Krzysztof Kamil Baczyński, Mazowsze. Mazowsze, piasek, Wisła i las. Mazowsze moje, płasko, daleko, pod potokami szumiących gwiazd, pod sosen rzeką. Jeszcze tu wczoraj słyszałem trzask, salwa jak poklask wielkiej dłoni. Był las. Pochłonął znowu las kaski wysokie, kości i konie. Zda mi się, stoi tu jeszcze szereg, mur granatowy, strzały jak baty, czwartego pułku czapy i gwery i jak obłoki dymią armaty. Postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jego życie i dzieło jest trwałym mostem łączącym tamto wojenne pokolenie z nową generacją Polaków, żyjących dziś nad Wisłą. Baczyński jest stale obecny w duchowym życiu, a kojarząc się również z Powstaniem Warszawskim, staje się przemawiającym do wyobraźni symbolem zrywu do wolności, ucieleśniającym walkę o dobro najwyższe. Jest to także poeta wybitnie warszawski. Całe życie spędził w stolicy, w sposób szczególny związany był ze Śródmieściem. W tej dzielnicy się urodził, tu się uczył, poznał żonę, tutaj umarł. Zapraszamy na spacer po Warszawie śladami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Stycznia 1921 roku w Warszawie, w domu przy ulicy Bagatela 10, urodził się Krzysztof Kamil Baczyński. Ojciec chłopca Stanisław Baczyński Herbus-Sas, urodzony w 1890 roku. Pisarz i krytyk literacki, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, żołnierz Legionów Piłsudskiego, oficer wywiadu, słynnej dwójki Wojska Polskiego, uczestnik powstań śląskich. Matka Stefania Baczyńska z domu Zieleńczyk, urodzona w 1889 roku, nauczycielka, autorka podręczników szkolnych, tłumaczka, katoliczka pochodząca ze zasymilowanej rodziny żydowskiej. Świadomość żydowskiego pochodzenia znalazła później, w czasie zagłady, odbicie w twórczości poety. 7 września 1922 roku przyszły poeta został ochrzczony w kościele Najświętszego Zbawiciela na Marszałkowskiej. Wkrótce, na skutek konfliktu z mężem, Stefania Baczyńska opuszcza mieszkanie przy Bagateli i po rocznym pobycie w Białymstoku, gdzie uczy, przenosi się wraz z synem do mieszkania matki przy ulicy Wspólnej 75, róg Emilii Plater. Szkołę podstawową Krzysztof skończył przy Seminarium Nauczycielskim Żeńskiego Katolickiego Związku Polek przy krakowskim Przedmieściu, gdzie uczyła matka poety. Fascynował się wówczas Dzikim Zachodem i czytał książki Karola Meya. Był dzieckiem bardzo delikatnym, wątłym, spokojnym i nieśmiałym. Nie miał też najlepszego zdrowia, męczyła go astma. Często się przeziębiał, miewał anginy, miał słabe serce i był stale zagrożony gruźlicą. Długo nie mógł wyrwać się spod opiekuńczych skrzydeł matki. Był powściągliwy, a do nowych znajomych podchodził z rezerwą. Rzadko bywał u kolegów, których nie miał zbyt wielu. Do tego nie interesował się sportem i uczył się raczej słabo. Marzył o karierze rysownika bądź ilustratora książek. W 1931 roku Krzysztof kończy szkołę podstawową i zostaje przyjęty do Państwowego Gimnazjum imienia Stefana Batorego przy ulicy Myśliwieckiej 6. Rok później, po tak zwanej reformie jędrzejowiczowskiej, ponownie, jak wszyscy, zostaje uczniem pierwszej klasy. Już w tym czasie zaczął odznaczać się wielkim znawstwem współczesnej mu literatury. Wiadomo, że fascynował się Ferdy Durkę Gombrowicza. Znał też ponadprzeciętnie literaturę francuską, a w późniejszych latach pisał także wiersze po francusku. W
W jego klasie uczyli się późniejsi żołnierze warszawskich grup szturmowych Szarych Szeregów: Tadeusz Zawadzki, Zośka, Jan Bytnar, Rudy i Maciej Aleksy Dawidowski, Alek. W czasie nauki w gimnazjum działał w Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej Spartakus i był współredaktorem pisma Strzały, organu tej organizacji, na łamach którego zadebiutował jako poeta wierszem Wypadek przy pracy. W 1933 roku Stanisław Baczyński wrócił do rodziny, do mieszkania przy ulicy Wspólnej. W 1934 roku przenieśli się na ulicę Wiktorską 6, a w 1936 roku do mieszkania przy ulicy Hołówki 3. To z tego roku pochodzi wspomniany pierwszy wiersz Krzysztofa Kamila. Po małej maturze w 1937 roku chłopak rozpoczyna naukę w Batorym, w nowo utworzonym dwuletnim liceum ogólnokształcącym w klasie o profilu humanistycznym. W maju 1939 roku otrzymuje świadectwo dojrzałości i przygotowuje się do studiów w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki Użytkowej. Mówi się także o planach studiów we Francji. 27 lipca tego roku umiera na raka ojciec Krzysztofa. Syn dedykował mu wiersz Elegia, napisany w sierpniu 1939 roku. 1 września wybucha II wojna światowa. W pierwszej połowie września 1939 roku poeta wychodzi z Warszawy po apelu pułkownika Umiastowskiego, wzywającego mężczyzn do opuszczenia miasta. Powraca w połowie października, kiedy Niemcy są już w Warszawie. W tym czasie, z pomocą kolegi, wydaje dwa pierwsze tomiki swoich wierszy: Zamknięty echem i Dwie miłości. W skromnym nakładzie po 7 egzemplarzy. Po utworzeniu getta w Warszawie w październiku 1940 roku pozostał wraz z matką po aryjskiej stronie, ryzykując rozstrzelanie na miejscu w razie wykrycia żydowskiego pochodzenia. Wiosną 1941 roku poznał słynnych poetów Jerzego Andrzejewskiego i za jego pośrednictwem Jarosława Iwaszkiewicza i Czesława Miłosza. Iwaszkiewicz tak wspominał Baczyńskiego w swoich dziennikach: z początku nie bardzo go lubiłem, taki był szalenie pewny swoich wierszy. Pamiętam, jak czytał je u nas po raz pierwszy, na Nowy Rok 1942, i kiedy spróbowałem mu zrobić parę uwag. Jak się od razu postawił okoniem, jak bronił swoich poezji, jakbym ja je atakował z całą powagą. Bardzo mnie to rozśmieszyło, ale kiedy na wiosnę zamieszkał u nas na parę tygodni, lecząc się na swoją astmę, Podkowa Leśna doskonale mu robiła na te ataki, polubiłem go bardzo. Trzeba tylko do niego trafić poprzez tę skorupę, którą on na siebie nakłada przez młodzieńczą nieśmiałość, przez pewną szorstkość młodości. Wiersze jego nie wszystkie lubię, ale zadziwia mnie łatwość, z jaką je pisze i jakie mnóstwo, może trochę za dużo. Baczyński potrafił postawić się także Czesławowi Miłoszowi, kiedy po recytacji wierszy Baczyńskiego w czasie wieczoru autorskiego podszedł do niego Miłosz i powiedział: słuchaj, ty chyba będziesz większy ode mnie. Baczyński odpowiedział: ja już jestem większy od ciebie. W drugiej połowie roku otrzymuje stałe stypendium z Podziemnego Funduszu Literatury, który będzie odbierał aż do Powstania Warszawskiego. 1 grudnia w domu kolegi Henryka Chiża, późniejszego filozofa, w domu przy ulicy Kredytowej 16, gdzie odbywały się tajne komplety, Baczyński spotkał swoją przyszłą żonę, Barbarę Drabczyńską. Była to drobna, szczupła 19-latka o inteligentnym spojrzeniu. Interesowała się literaturą, pisała wiersze, a po wojnie chciała zostać krytyczką literacką. Pochodziła z rodziny drukarzy. Jej ojciec przed wojną miał drukarnię przy ulicy Pięknej, wówczas Piusa 11. Baczyńskiego z miejsca zainteresowała bystra dziewczyna o zdecydowanych poglądach, wypowiadająca się w stanowczy sposób. Zaproponował, że odprowadzi ją do domu,
a ona zaprosiła go na swoje imieniny. Tego samego dnia oświadczył matce, że spotkał kobietę swojego życia. Ślub odbył się 3 czerwca 1942 roku w kościele Świętej Trójcy na Solcu. W swoim dzienniku napisał później: Baczyńscy przystępowali do komunii, oboje tacy drobni, malutcy, dziecinni. Powiedziałem potem, że wyglądało to nie na ślub, a na pierwszą komunię. Jednym ze świadków był Jerzy Andrzejewski. Obecny był również Jarosław Iwaszkiewicz, który przywiózł olbrzymi bukiet bzów. Przyjęcie weselne Baczyńskich odbyło się w domu rodzinnym Panny Młodej przy ulicy Śniegockiej 10. W prezencie ślubnym Basia otrzymała od Krzysztofa tomik wierszy W żalu najczystszym. To wybór i graficzne opracowanie 18 wierszy, które Baczyński przyozdobił własnoręcznie malowanymi akwarelkami i inicjałami, upodabniając go do średniowiecznego rękopisu. Oryginał jest przechowywany w Bibliotece Narodowej. W tym roku został on uhonorowany wpisem na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Młodzi małżonkowie zamieszkali w dwuizbowym mieszkaniu przy ulicy Hołówki 3 na Czerniakowie. Nad opiekuńczej matce poety trudno było pogodzić się z uczuciem syna do innej kobiety. Doszło do konfliktu. Najpierw z domu wyprowadziła się Basia, a następnie pani Stefania wyjechała do Anina, gdzie zajęła się tajnym nauczaniem. We wrześniu 1942 roku ukazuje się tomik Wiersze wybrane pod pseudonimem Jan Bugaj. Od jesieni 1942 roku do lata 1943 roku Krzysztof wraz z żoną studiuje polonistykę na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował się również pracą dorywczą. Malował szyldy, szklił okna, pracował u węglarza na Czerniakowie, odbierał zlecenia telefoniczne w zakładach sanitarnych. Uczył się również w szkole sztuk zdobniczych i malarstwa. Wkrótce doszedł do wniosku, że musi zaangażować się w obronę ojczyzny i latem 1943 roku wstępuje do Szarych Szeregów. Otrzymuje przydział do 2 plutonu Alek kompanii Rudy batalionu Zośka. Walczy pod pseudonimem Krzysztof Zieliński, jest sekcyjnym i dowodzi 5 żołnierzami, kończy tajną szkołę podchorążych Agricola w stopniu starszego strzelca podchorążego. W mieszkaniu Baczyńskich odbywają się konspiracyjne spotkania, powstaje też skrytka na broń. Krzysztof tworzy wówczas wiersze Pokolenie, Mazowsze i Rodzicom, a następnie Cień z obozu i Z głową na karabinie. W tym czasie bardzo dojrzał jako poeta, co zauważyli także koledzy po piórze, między innymi Tadeusz Gajcy. Jego możliwości jako żołnierza nie były jednak oceniane wysoko. Uważany był za kiepskiego strzelca. Nie bez znaczenia również było jego słabe zdrowie. Na miesiąc przed wybuchem powstania jego dowódca Andrzej Romocki zaproponował mu objęcie stanowiska szefa prasowego kompanii. Urażony poeta przeniósł się do batalionu Parasol, w którym awansował na zastępcę dowódcy jednego z plutonów. Przyjął pseudonim Krzyś. Tworzy wówczas wiersze Elegia o chłopcu polskim, Modlitwa do Boga Rodzicy, Westchnienie. 13 lipca pisze swój ostatni wiersz Gdy za powietrza zasłoną. Wiersz kończą słowa: Dziecko poczęli całe czerwone od krwi. Gdy wybuchło powstanie warszawskie, Baczyński nie dotarł do swojego plutonu. Przyłączył się do oddziału, który walczył w Pałacu Blanka, przy Placu Teatralnym. 4 dnia powstania, 4 sierpnia, około 4 po południu, poległ w jednym z pomieszczeń na piętrze we wschodnim skrzydle pałacu. Został trafiony kulą niemieckiego snajpera ukrytego w ruinach Teatru Wielkiego. Tego samego dnia o godzinie 20 został pochowany w rejonie ratusza. W powstaniu zginęła też żona poety, będąca w ciąży, co potwierdziła później jej matka.
została ranna 26 sierpnia 1944 roku na podwórzu domu przy ulicy Pańskiej. Odłamek szkła trafił ją w skroń. Pomimo operacji zmarła 1 września. Gdy chwilami odzyskiwała przytomność, mówiła: „Ja wiem, że Krzyś nie żyje. Chcę do niego”. Umierając, trzymała w rękach tomik wierszy męża, otwarty na stronie z wierszem Wiatr. „Wołam cię, obcy człowieku, co kości odkopiesz białe. Kiedy wystygną już boje, szkielet mój będzie miał w ręku sztandar ojczyzny mojej”. W styczniu 1947 roku Baczyński został ekshumowany i rozpoznany przez swoją matkę po złotym medaliku świętego Krzysztofa z inicjałami KKB. Poeta został pochowany na wojskowych Powązkach. Matka Baczyńskiego scedowała prawa autorskie do jego wierszy, między innymi na Jerzego Andrzejewskiego i Jarosława Iwaszkiewicza. Baczyńskiego dla kultury masowej odkryła Ewa Demarczyk, która w 1965 roku na festiwalu w Opolu wykonała utwór „Wiersze wojenne”, stanowiący kompilację wierszy Baczyńskiego do muzyki Zygmunta Koniecznego. W 2013 roku powstał pierwszy film fabularny o poecie, zatytułowany po prostu Baczyński, w reżyserii Tordiana Piwowarskiego. Natomiast w 2014 roku wydano powieść na temat miłości Basi i Krzysztofa Baczyńskich. W 2020 roku Muzeum Powstania Warszawskiego wydało płytę „Astronomia poety Baczyński, Meli Koteluk i zespołu Kwadrofonik”. W tym roku, z okazji 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, na budynku przy ulicy Solec 85 odsłonięto mural z jego wizerunkiem i fragmentem wiersza „Spojrzenie”. Narodowe Centrum Kultury w następujący sposób uzasadniło swoją inicjatywę. Tworzenie muralu z wizerunkiem Baczyńskiego to wpisanie życia poety w krajobraz Warszawy. Miasta, które kochał i o którego wolność walczył w powstaniu, a zarazem hołd dla jego talentu. Choć zapamiętaliśmy go przede wszystkim jako poetę i czołowego przedstawiciela pokolenia Kolumbów, był także utalentowany plastycznie. Dyrektorze, kiedy słyszy Pan hasło „Baczyński powstaniec”, jakie skojarzenia przychodzą Panu do głowy? Na hasło „Baczyński powstaniec” przychodzą mi do głowy dwa skojarzenia. Bardzo ważne i trudne do pogodzenia. Pierwsze to Baczyński żołnierz. Baczyński, który uważał, co zresztą bardzo trudno sobie dzisiaj wytłumaczyć, Baczyński uważał, że jest głosem pokolenia i on rzeczywiście nim był. Trudno dzisiaj zauważyć, z wyobraźni, że 21-letni, 43-letni poeta może być kimś tak ważnym dla swoich rówieśników. Dziś pewnie młodzież bardziej, nie, może naśladuje piłkarzy, może celebrytów, może aktorów, a wtedy poeta był kimś wyjątkowym. Baczyński, uważając, że jest głosem swojego pokolenia, uważał, że musi zrobić to, co uważał, że doradzał innym, czyli przeciwstawić się totalitarnemu złu. Wziąć udział w tej katastrofie świata, którą przewidywał. Ten katastrofizm jest wyczuwalny w jego sprawach. On uważał, że nie może uciec od tej odpowiedzialności, że skoro był głosem tego pokolenia, swoich rówieśników, to musi robić to, co oni. Więc jemu się nie dało wytłumaczyć, że przypadkiem nie był żołnierzem. A druga rzecz, Baczyński poeta. I to jest Baczyński twórca, bo właściwie Baczyński był twórcą wszechstronny. Nie był tylko poetą, był również początkującym malarzem, ale te jego próbki, te jego obrazy, obrazki, akwarele pokazują, że miał absolutnie świetny talent wizualny. Byłby kimś wszechstronnym. Potrafił malować słowem, ale i potrafił malować farbami, malować różnymi technikami. No i to poczucie straty, że on się nie umiał, że on nie umiał walczyć, ale
wziął w powstaniu udział, mimo że nie był dobrym żołnierzem. Koledzy go wspominają, że żołnierka nie była jego żywiołem. Wiemy też, że odrzucił propozycję dowódcy i nie chciał zostać szefem działu prasowego, tylko chciał rzeczywiście walczyć z bronią w ręku, czyli nie chciał, żeby ominęło go właśnie to doświadczenie jego pokolenia. Może też szukał jakiejś takiej głębszej prawdy później tej swojej poezji. Nie, uważał, że jest odpowiedzialny również za nastroje tego pokolenia. Jeżeli to pokolenie poszło walczyć, to on też powinien. To jest, to daje największe poczucie straty. A proszę powiedzieć, jak pan myśli, co zostawił Baczyński taką swoją postawą, nie mówię wierszami, nie mówię twórczością, ale tą postawą, że chociaż nie umiem, chociaż się boję, ale idę za tym, co uważam za słuszne, jakby w jaki sposób może z tego czerpać wzór dzisiejsza młodzież, która ma wzorce jednak trochę inne, jak pan zauważył? Pokazał bardzo ważną rzecz, że po pierwsze są wartości cenniejsze niż ludzkie życie, a po drugie odpowiedzialność, że niezależnie od tego, kim człowiek jest, może wziąć odpowiedzialność za siebie i za innych i również myśleć o nim. On w imię tej odpowiedzialności wziął udział w powstaniu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.